kiedy przestrzeń była Bogiem. Co przestrzeń ma do Pana Boga? Ludzkość sobie robiła rozmaitych już bożków, no ale przestrzeń. Historia nas zaskakuje, ale chyba tylko dlatego, że zbyt mało ją znamy. Ja się przyznam, że pisząc tę książkę nauczyłem się sporo historii i przeżywałem fascynację tym, co poznawałem i tymi fascynacjami chcę się z Państwem podzielić. Jest rzeczą trywialną, że w naszej kulturze to się wszystko zaczyna od starożytnej Grecji. A jeżeli Grecja to Akropol i moje pierwsze spotkanie z Grecją to był właśnie Akropol, ale Akropol w nocy. Właśnie tak wyglądał. Wszystko było pokrążone mniej więcej w ciemności, światła miejskie gdzieś na boku, za mną. I gdzieś na górze, na wzgórzu, świecił Akropol. I to było pierwsze oczarowanie. W dzień wyglądał równie dostojnie. Dostojnie biały, wznosi się ku niebu. Monumentalny pomnik kultury, która zrodziła Europę. A potem no, trzeba było go zobaczyć z bliska. Więc wspinamy się na górę, jest gorąco. Trochę to męcząca wycieczka, dość stromo pod górę, kamienisto. No i jest Akropol z bliska. Pod nogami kamienny miał. Przeżywa się wzruszenie. Po tych kamieniach może chodził Arystoteles albo Plato. No ale potem dowiaduje się plotki, że co noc przywozi ciężarówka nowe kamienie, bo na pamiątkę sobie biorą turyści tamte. No i jesteśmy jednak wśród ruin. I to czuć, że to są, widać, można dotknąć, że to są rzeczywiście ruiny. Ale teraz inny pomnik greckiej kultury. Może wygląda bardziej prozaicznie. Dowolne dwa punkty można połączyć prostą. Dowolną prostą można przedłużać nieograniczenie. Z dowolnego punktu można zakreślić okrąg o dowolnym promieniu. Wszystkie kąty proste są sobie równe. Słynne postulaty geometrii Euklidesa i postulat piąty. Dwie proste, które przecinają trzecią w taki sposób, że suma kątów wewnętrznych po jednej stronie jest mniejsza od dwóch kątów prostych, przetną się właśnie po tej stronie. Mamy dwa kąty, ich suma mniejsza od 180 i muszą się przeciąć tutaj. To jest monument greckiej kultury. Czy nadgryzł go ząb czasu? Tamte są już ruinami, a to? A to też trochę. Wśród ludzkich dzieł nie ma doskonałych. Pierwszą próbę uściślenia fragmentów Euklidesa podjął Moritz Pasz w XVII wieku, a dzieła dopełnił Hilbert w wieku XIX. Ale te zabiegi można porównać co najwyżej do nałożenia tynku na fragmenty muru. Sam gmach od czasów Euklidesa przetrwał niewzruszenie. To jest ten monument greckiej kultury. 2,5 wieku po Euklidesie Plutarch z Heronei, wielki admirator Platona, na wzór Platona organizował filozoficzne dysputy podczas uczt, sympozjony. I potem na wzór Platona spisywał dialogi, jakie dokonywały się w czasie tych uczt. Do naszych czasów dotrwało jego dziełko Kwestie biesiadne. I zamieścił tam rozdział w kwestiach biesiadnych
Co Platon miał na myśli, gdy mówił, że Pan Bóg geometryzuje? Geometrein. Nie jest, czy myśli geometrycznie, ale geometryzuje. No i współbiesiadnicy wypowiadali się na ten temat. Przede wszystkim okazuje się, i oni o tym wiedzieli, że Platon nigdzie nie napisał tego sformułowania, że Pan Bóg geometryzuje. Niemniej jednak tradycja do czasów Plutarcha przekazywała to sformułowanie jako pochodzące od Platona. Co przez to rozumiał? Biesiadnicy roztaczają swoje własne wizje na ten temat, co Platon przez to rozumiał. Na końcu sam Plutarch przedstawia swoją opinię. Materia jest bezładna, forma nadaje piękne kształty, a Bóg jest najlepszą z przyczyn. Przyczyna ta nie pozostawia nic i o ile to tylko możliwe, nieograniczonym i nieokreślonym, bo według Greków to, co jest nieokreślone, nieograniczone, jest niezrozumiałe. Dlatego bali się nieskończoności, bo nieskończoność jest niezrozumiała, bo jest nieograniczona. Lecz przyozdabia wszechświat wedle liczby, miary i formy. I powiada Plutarch, Pan Bóg stwarzając świat miał do rozwiązania zagadnienie, problem, zadanie geometryczne. I Plutarch podkreśla, że gdy Pitagoras zrozumiał tę prawdę, Pitagoras, inny wielki matematyk starożytności i filozof, to złożył Bogu ofiarę. Pan Bóg ma zadanie do rozwiązania i rozwiązuje je geometrycznie. I w ten sposób powstaje świat. A to jest mapa przedstawiająca drogę, jaką król Dariusz, władca perski, wybudował, to był wiek V, IV przed Chrystusem, wybudował tę drogę z Sardes do Suzy. Sardes do Suzy. Droga miała długość 2575 km i mogła być przebyta przez posłańców w ciągu 7 dni. Chodziło o to, żeby sprawnie zarządzać królestwem i żeby ze stolicy z Persji mieć bliżej do Grecji właśnie. Miejscami ta droga była nawet dwukierunkowa. To była słynna droga królewska. Gdy król Ptolemeusz poprosił Euklidesa, żeby go nauczył geometrii, ale szybko, bo on nie ma czasu, to na to Euklides odpowiedział, nie ma królewskiej drogi do geometrii. I to się stało już powiedzeniem dzisiaj przysłowiowym. Rzeczywiście nie ma królewskiej drogi do geometrii. Inny grecki historyk, Stobajos, przekazał nam następującą anegdotę o Euklidesie. Euklides uczył młodego człowieka początków geometrii, prawdopodobnie jakiegoś syna arystokraty. I gdy uczeń zapoznał się z pierwszym przedstawionym mu twierdzeniem, to był bardzo rozczarowany i zapytał, co mi przyjdzie z takiej wiedzy. Na to Euklides przywołał swojego niewolnika i powiedział mu, idź do szkatuły, znajdź obola i daj mu obola, bo on zawsze musi mieć coś z tego, z czego się uczy. Bardzo pouczająca anegdotka. A potem, gdy napisałem tutaj na tym przeźroczu, to otworzyłem komputer i sięgnąłem do starszej, nie tak bardzo starej dysputy, która toczyła się w Polsce o to, czy wprowadzić matematykę na maturze, czy nie. A tu jest jeszcze właśnie Euklides i ten obol. I znalazłem taki wpis w internecie. Kto jest przeciw? Nie siedźmy z założonymi rękami, róbmy coś, niech nas usłyszą. Jestem w podobnej sytuacji jak moi rówieśnicy. Zróbmy coś, niech oni nas usłyszą. Sprzeciw stawmy się, bo inaczej wielu z nas nie zda matury. Zostanie nam zamknięta droga do lepszej przyszłości, lepszego wykształcenia, spełnienia marzeń, plan. W
Wpisujmy na wszystkie możliwe fora swoje sprzeciwy wobec nowego pomysłu na maturę pani minister edukacji narodowej z wykształcenia matematyk. Niech nas usłyszą, przecież obowiązkowa matura z matematyki jest dla nas krzywdząca i niesprawiedliwa. No to historia z obolem jednak się powtarza. Przeskakujemy cały szereg wieków i jesteśmy w czasach Newtona, to jest Trinity College, w którym Newton pracował i był członkiem tego college'u. Humphrey Newton, ale zbieżność nazwisk jest czysto przypadkowa, był przez jakiś czas subsizerem Newtona. Subsizer to jest w tamtych czasach rodzaj asystenta, ale również spełniającym posługi trochę jak lokaj. I przez kilka lat właśnie ten Humphrey Newton był subsizerem Newtona, wielkiego Newtona. I wspominał on już po śmierci Newtona, gdy go pytano, że czy Newton miał poczucie humoru. I Humphrey powiedział, że owszem, raz się roześmiał, a mianowicie na pytanie, jako odpowiedź na pytanie, czy warto studiować Euklidesa. I to tak rozbawiło Newtona, że ktoś miał mieć wątpliwości, że roześmiał się może tylko raz w ciągu tych trzech lat. I rzeczywiście kariera naukowa Newtona zaczęła się od spotkania z Euklidesem. Mianowicie w 1663 roku wpadła Newtonowi w ręce książka o astrologii. Napotkał w niej, jeszcze wtedy był młodym człowiekiem, napotkał w niej pojęcia matematyczne, które nie było mu znane. Nabył więc elementy Euklidesa, podobno na rynku, jakiś na targu, żeby ten brak nadrobić. I początek lektury go rozczarował, ale nie w tym sensie jak tego ucznia od obola, tylko rozczarował go, bo wszystko mu się wydawało trywialne, takie oczywiste. Ale potem, gdy zagłębiał się stosunkowo, stopniowo w kolejne twierdzenia, to rozczarowanie zamieniło się w oczarowanie. I zostało tak już do końca życia. Ale może warto jednak w kilku, przynajmniej zdaniach, w książce o tym jest dużo, dużo więcej, powiedzieć, co się zdarzyło pomiędzy Euklidesem a Newtonem. No, przyszła teologia chrześcijańska, która sprzęgła się w jakimś sensie z filozofią grecką. Filozofia grecka dostarczyła podstaw dla przemyśleń ojców Kościoła. I problem przestrzeni także pojawił się w teologii. Mianowicie w związku z problemem wszechobecności Pana Boga. Rzecz ciekawa, w średniowieczu, w pierwszej części średniowiecza, pojęcie przestrzeni było dość mgliste, nie bardzo wypracowane jeszcze przez filozofię. Bardziej operowano pojęciem miejsca, a nie przestrzeni. Rozumiano wtedy wszechobecność Boga jako obecność Boga poprzez swoją moc, że Pan Bóg ma moc sprawiać skutki w każdym miejscu przestrzeni, przez moc, per virtutem. I dopiero pojęcie przestrzeni wyłaniało się stopniowo, i to raczej bliżej czasów już nowożytnych, bliżej renesansu. Mianowicie przyczyniła się do tego także astronomia. W czasach starożytnych i średniowiecznych planety krążyły nie po orbitach, tak jak dzisiaj, tylko po epicyklach lub były przyczepione do sfer, a epicykle i deferensy w systemie Ptolemeusza to były bardziej abstrakcyjne jakieś figury geometryczne. Natomiast dopiero Kopernik i zwłaszcza Kepler spojrzeli na to zagadnienie inaczej. Planety poruszają się w przestrzeni, a orbity to są ślady, jakie planety zostawiają w przestrzeni, tor. I wtedy to pojęcie przestrzeni zaczęło nabierać praktycznego znaczenia. A dopiero pod piórem Kartezjusza stało się pojęciem przestrzeni takim, jakim my dzisiaj używamy. Kartezjusz uważał, że rozciągłość, fakt, że ciała istnieją w przestrzeni, że nie są punktem, tylko są rozciągłe, że to jest sama istota materii
I właściwie pojęcie przestrzeni, jakie my dzisiaj mamy, jest kartezjańskie. Ta ewolucja pojęcia przestrzeni jest niezmiernie ciekawa, a tutaj tylko takie bardzo milowe słupy jej nakreśliłem. I wreszcie właśnie Newton. Newton jest spadkobiercą już tego nowożytnego pojęcia przestrzeni i czasu, bo Newton tworzył mechanikę, więc jeszcze mu była potrzebna, potrzebny mu czas. Ruch dokonuje się w czasie, w przestrzeni. I słynne definicje absolutnego czasu i absolutnej przestrzeni Newtona. Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie, z własnej natury płynie równomiernie bez względu na cokolwiek zewnętrznego i inaczej nazywa się trwaniem. My możemy spać, możemy chodzić, możemy nie myśleć o tym, a czas i tak upływa zawsze równomiernie, matematycznie, niezależnie od nas. To jest czas absolutny. I jest również absolutna przestrzeń. Z własnej natury, bez względu na cokolwiek zewnętrznego, pozostaje zawsze taka sama i nieporuszalna. Wielka scena, na której dzieją się procesy wszechświata i ludzkiego życia. I te pojęcia absolutnej przestrzeni, absolutnego czasu weszły także do naszego kulturalnego obiegu i my bardzo często o czasie i przestrzeni myślimy właśnie tak na sposób newtonowski. Ale Newton poszedł dalej. Newton był człowiekiem bardzo religijnym i napisał dwa razy tyle rozpraw teologicznych, ile dotyczących fizyki i matematyki. I Newton też nawiązał do tych sporów średniowiecznych o wszechobecność Pana Boga i uważał, że Pan Bóg to jest byt niecielesny, żywy, rozumny, wszędzie obecny, w absolutnej przestrzeni oczywiście, który widzi rzeczy same w sobie, dogłębnie i bezpośrednio je poznaje, to jest to per virtutem, tak jak w starożytnym średniowieczu, ale poznaje je przez swoją obecność w nich. I Newton uważał, że przestrzeń jest, konstytuuje trwanie, znaczy ta obecność Boga w przestrzeni konstytuuje trwanie i przestrzeń i przestrzeń jest organem Bożej wszechobecności, a czas jest organem Bożej wieczności. W tym takim sławnym swoim dziele o optyce właśnie o tym pisze. Proszę zwrócić uwagę, organem, po łacinie sensorium, więc jak gdyby my poznajemy zmysłami, a Pan Bóg poznaje rzeczy poprzez obecność w przestrzeni, jakby swoim zmysłem jest to sensorium Dei i czas podobnie jest też takim organem Bożej wieczności. Wieczność Boża to jest czas od nieskończenia płynący, od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Jeżeli kiedykolwiek przestrzeń była Bogiem, to właśnie w dziele Newtona, bo przestrzeń stała się organem Bożej wszechobecności. Newton zbudował nowożytną fizykę. Rozpoczyna się w fizyce okres zwany mechanicyzmem. Mechanika Newtona jest podstawą ówczesnej fizyki i mechanicyzm panował w fizyce do początku wieku XX. Mechanistyczny świat Newtona okazał się bardzo, bardzo trwały. Ale w XIX wieku w jego strukturze zaczęły się pojawiać pierwsze rysy. Ciekawe, że jedną z pierwszych rys to było właśnie to, to był ten piąty postulat Euklidesa. Przestrzeń absolutna Newtona, która jest organem Bożym, jest oczywiście przestrzenią Euklidesa. Tam panuje geometria Euklidesa. A teraz w jaki sposób ten szkolny postulat o przecinających się prostych nierównoległych, w jaki sposób ten postulat może zakwestionować konstrukcję wszechświata?
a jednak, jak się okazało, może. W latach 20. XIX wieku trzech uczonych, właściwie równocześnie, ale zupełnie niezależnie od siebie, jeden pracował w Wiedniu, Bojaj, to był Cesarstwo Austro-Węgierskie, Janosz Bojaj. Drugi to był Mikołaj Łobaczewski, pracował w Kazaniu. I Gauss, starszy od nich, pracował w Getyndze. Odkryli prawie równocześnie geometrię nieeuklidesową. Mianowicie ten piąty postulat spędzał sens oczów matematyków od czasów Euklidesa do tych trzech panów. Mianowicie wydawało się, że on jest zbyt skomplikowany, ten postulat, i że nie trzeba go przyjmować jako założenia, tylko trzeba go wyprowadzić z pozostałych czterech. I wielu matematyków to próbowało i żadnemu się nie udało. A ci trzej panowie wpadli na bardzo prosty sposób, ale ciekawe, że aż tyle wieków od Euklidesa do XIX wieku ta myśl musiała jakoś dojrzewać. Spróbujmy zakwestionować trzeci postulat. Nie jest tak, że dwie proste nierównolegle się przetną. I oni go zakwestionowali i okazało się, że jak się zakwestionuje ten postulat, można zbudować geometrię opartą o zaprzeczenie tego postulatu i ona będzie dobrze funkcjonować, będzie nową geometrią. Tutaj są narysowane, niestety wskaźnik się wyczerpał i nie pokazuje już plamki, ale widać bez tego, mianowicie są trzy geometrie narysowane. Pierwsza na lewo to jest płaszczyzna Euklidesa. Dwie proste równolegle się nie przecinają. Zgodnie z postulatem Euklidesa, jakby były nachylone do siebie, to by się przecięły. Druga to jest powierzchnia sfery. To są modele dwuwymiarowe ogólniejszej przestrzeni trójwymiarowej. Na powierzchni sfery dwie proste się zawsze przetną. Południki się przetną na biegunie. I wreszcie na takiej powierzchni siodła, to się nazywa geometria hiperboliczna, proste równoległe się rozbiegają i się nie przecinają. I można zrobić test. Mianowicie w geometrii Euklidesa suma kątów w trójkącie jest 180 stopni. W geometrii sfery jest ten trójkącik na prawo, jest suma kątów w trójkącie większa niż 180, a w geometrii tej siodłowej, hiperbolicznej mniejsza. I wystarczy zmierzyć trójkąt, dodać jego boki i zobaczyć, jaka geometria obowiązuje. No dotychczas było to dogmatem, że obowiązuje geometria Euklidesa, ale teraz mamy trzy geometrie i powstaje pytanie, która z nich obowiązuje w rzeczywistym świecie. Nawiasem powiem tylko, że życie zwłaszcza Bojaj i Łobaczewskiego było tak związane z tą pracą, w której pokazali istnienie geometrii nieuklidesowych, że matematyka na ich życiu bardzo zaciążyła. To jest bardzo ciekawa i interesująca historia, pełna dramatów i osobistych nawet tragedii. Ale to na inną okazję ciekawa historia. Kilka słów o Gaussie, który odegrał tutaj ważną rolę. Mianowicie król angielski Jerzy IV, on pochodził z Hanoweru, został wybrany królem angielskim, stąd dynastia angielska była, na nazwisko miała Hanower, a Gauss właśnie pochodził z królestwa Hanoweru. I król Jerzy IV, gdy został królem, zlecił Gaussowi, ażeby dokonał pomiarów geodezyjnych królestwa Hanoweru. Gauss się tego podjął, bo się nie mógł podjąć. Jak tutaj napisałem, jego przyjaciel Gaussa, Bessel, jak się dowiedział, że to zlecono taką gigantyczną robotę Gaussowi, to powiedział, szkoda czasu takiego wielkiego geniusza jak Gauss na wykonywanie głupich pomiarów. Na to Gauss mu odpisał. Wszystkie pomiary świata nie są warte jednego twierdzenia, dzięki któremu wiedza o prawdach wiecznych rzeczywiście zostaje pomnożona. Czyli rzeczywiście
mierzenie jest mało ważne w porównaniu z dowodzeniem twierdzeń, ale jakkolwiek nisko oceniałby Pan wartość tej pracy dokonywania pomiarów, to w moich oczach jest ona i tak wyższa od wartości tych wszystkich zajęć, w których mi ona przeszkodzi. Mam tyle zajęć na bieżąco, że one są tak mało ważne, że lepiej już mierzyć Królestwo Hanoweru. Gauss by nie był sobą, gdyby nie przystąpił do tego właśnie z genialnymi programami. Przede wszystkim zaczął od skonstruowania instrumentu, który tutaj mamy na odwrocie starej marki niemieckiej, który nazwał helioskopem. To był instrument do mierzenia kątów. Wysyłało się promień światła, zwierciadło daleko, daleko położone, odbijało i w ten sposób się wyznaczało odległości i kąty. I otóż Gauss, wykonując tę triangulację księstwa Hanoweru, wyznaczył trzy góry. Mamy tu je wypisane: Brocken, Hohenhagen i Inselberg. I one tworzyły wielki trójkąt, boki tego trójkąta 69 km, 85 km i 107 km. No i chciał zmierzyć sumę kątów, czy będzie Euklides, czy nie będzie Euklides. No, okazało się, że trójkąt jest za mały, że błąd pomiaru jest dużo mniejszy niż spodziewana odchyłka. I Gauss się o tym przekonał. Zresztą historycy się trochę kłócą na to, czy rzeczywiście Gauss chciał zmierzyć krzywiznę przestrzeni, czy też nie, ale chyba tak. W każdym razie wiemy już dzisiaj, i Gauss już chyba też do tego dochodził, że za mały jest trójkąt, który wyznaczają szczyty gór Harcu, tylko trzeba wyznaczyć trójkąt o rozmiarach odległości międzygalaktycznych, żeby galaktyki były wierzchołkami tego trójkąta. No i dzisiaj, proszę Państwa, staramy się to zrobić troszkę inną metodą. Mianowicie mamy satelitę Plancka, który mierzy rozkład temperatur promieniowania elektromagnetycznego, mikrofalowego, które jest resztką po wielkim wybuchu. Ta fotografia w lewym, prawym rogu to jest zdjęcie, znaczy zrobione z wyników pomiarów satelity Planck, które, no i tam pokazane są plamki, jak wygląda ten rozkład. Okazuje się, że statystyczny rozkład tych plamek zależy od krzywizny przestrzeni. Badając statystykę tych planek, można w zasadzie wyznaczyć krzywiznę przestrzeni wszechświata, w którym żyjemy. I wiemy dzisiaj, że nie tylko w zasadzie, ale można wyliczyć, i pomiar wskazuje, że z dokładnością do błędów pomiarowych nasza przestrzeń jest jednak płaska, euklidesowa. Także marzenie Gaussa i problem dzisiaj wygląda w ten sposób. Z tym, że czy rzeczywiście przestrzeń wszechświata jest płaska, tego do końca nie wiemy, bo jeśli mamy powierzchnię kuli ziemskiej, to ona nam się też wydaje płaska do horyzontu, ale potem się zaczyna zakrzywiać. I być może, że tam, gdzie już nie sięga teleskop, to tam może krzywizna się jednak pojawić. Ale i tak, no, wiemy mniej więcej, jak wszechświat, przynajmniej w naszym otoczeniu, wygląda. Mamy trzy geometrie: płaską, dodatnio zakrzywioną, ujemną, tak jak widzieliśmy na tamtym obrazku. Ale od czasów Gaussa, Boya i Łobaczewskiego matematyka poszła naprzód i dzisiaj znamy nieskończenie wiele różnych geometrii. I tutaj ja tylko wymienię nazwy niektórych z nich. Nie wszystkich, bo byśmy musieli tu siedzieć do nieskończoności, zresztą nas by nam zabrakło. Mamy geometrię rzutową, mamy geometrię metryczną, mamy geometrię afiniczną, mamy geometrię Riemanna, mamy geometrię pseudo-Riemanna, mamy geometrię liniową. Pseudo-Riemanna jest ważna, bo w fizyce ma bardzo wielkie zastosowanie. Czasoprzestrzeń ma geometrię pseudo-Riemanna. Mamy geometrię fraktalną, mamy geometrię
nieprzemienną i jeszcze wiele, wiele innych geometrii. Spójrzmy na to trochę podsumowującym okiem. Co się stało w międzyczasie? Pojęcie przestrzeni się znacznie uogólniło. W matematyce prawie wszystkie struktury matematyczne można zorganizować do postaci jakiej geometrii. Dzisiaj się mówi o programie geometryzacji matematyki. Także pojęcie geometrii uległo ogromnemu rozszerzeniu, uogólnieniu. Buduje się modele różnych sytuacji fizycznych, różnych zjawisk, na przykład układów fizycznych wszechświata, systemów informatycznych, ekonomicznych i różnych innych, wykorzystując do tego celu takie geometrie, jakie są do tego zagadnienia potrzebne. Więc mamy cały zasób rozmaitych geometrycznych narzędzi. Dopasowuje się pojęcie przestrzeni do danego modelu, takie, które właśnie tam odpowiada. Rozbudowuje się model, prowadzi się rachunki w ramach tego modelu i wylicza się wnioski, które można potem porównać z doświadczeniem w ramach tego modelu. I to jest metoda, jaką się rozwija współczesna nauka. No więc od tych czasów, gdy Gauss mierzył trójkąt trzech gór, to troszkę poszliśmy naprzód. Przestrzeń z Boga stała się narzędziem. Ciekawy wniosek. Może trochę wygląda na pesymistyczny, ale tylko trochę wygląda. Mianowicie dla Greków geometria Euklidesa była wyrazem racjonalności Boga. I teraz, czy ten obraz jest nadal jeszcze aktualny, że to jest racjonalny, obraz racjonalności Boga? Pojęcie Boga ewoluuje wraz z naszym rozumieniem wszechświata. Kiedyś wszechświat to była nawet nie bardzo kula. Niektórzy sobie wyobrażali, że to jakaś taka płaszczyzna, która stoi na jakichś żółwiach. Wtedy Pan Bóg był odpowiednio dopasowany do takiego wszechświata w wyobrażeniach ludzi. Potem wszechświat się robił większy, pokazały się jakieś sfery gwiazd. Potem u Arystotelesa tych sfer już było dużo i Bóg się stał poruszycielem, motorem na zewnątrz tego wszechświata. Potem przyszedł Kopernik i Ziemia została zdegradowana do roli jednej planety. Wszechświat się powiększył, powstały odległości do gwiazd. Potem Dix, taki astronom angielski po Koperniku, pierwszy narysował, sugeruje ten obrazek, nieskończenie wiele gwiazd we wszechświecie. Świat się rozszerza, powiększa. I za każdym razem powiększa się koncepcja Boga, wyobrażenie Boga. Tutaj mamy już galaktykę, w której jest gwiazd miliardy. Potem mamy wiele galaktyk. Potem mamy wielki wybuch, który wszystko ogarnia. Potem mamy już, dzisiaj się mówi o wielu rozmaitych wszechświatach i za każdym razem Pan Bóg jest czymś większym. Jak mówimy o multi-universe, o wieloświatach, to Pan Bóg już nie stwarza jednego świata, tylko nieskończenie wiele światów. Nawiasem mówiąc, Panu Bogu jest dość obojętnie, w cudzysłowie, czy stworzyć jeden świat, czy nieskończenie wiele, bo sam jest nieskończony. No więc to pojęcie Boga rośnie i od racjonalności greckiej geometrii do racjonalności współczesnej matematyki jest też ogromna przepaść. Tutaj sobie rozkładali papirus i coś tam liczyli, rysowali jakieś proste i to był model racjonalności Boga, a tutaj już mamy. Może ten rysunek, ten obrazek troszkę przesadza, przynajmniej gdy chodzi o dydaktykę, bo biedni ci studenci, nie mówiąc o wykładowcy, ale gdy chodzi o dydaktykę, to przesadza, natomiast gdy chodzi o samą matematykę, to pole wszystkich matematycznych struktur jest nieskończone, a nie da się zamieścić w jednej tablicy.
Niekiedy się to nazywa polem racjonalności, zbiór wszystkich możliwych struktur matematycznych, przynajmniej dla celów takich wyobrażeniowych. Jest to pole, które rozciąga się do nieskończoności, bo matematycznych modeli i struktur możemy tworzyć dowolną liczbę i niektóre z nich stosują się do badania świata, niektóre pewnie nigdy nie będą zastosowane. I to pole jest ogromne i w tym polu przestrzeń Euklidesa jest tylko jednym punktem. Tak się ma racjonalność grecka, model racjonalności greckiej do dzisiejszej. Nie tylko obraz Pana Boga nam się powiększa wraz z rozwojem wszechświata, ale obraz racjonalności, czy pojęcie racjonalności się robi coraz bardziej potężne. W matematyce istnieje wiele nieskończoności. Różnych, podobnie jak z geometriami. Dawniej się wydawało, że jest jedna, albo coś jest nieskończone, albo nie. Dzisiaj mamy z jakiegokolwiek punktu tego pola wszystkich struktur zaczniemy startować i możemy zmierzać ku granicy i zawsze dojdziemy do jakiejś nieskończoności. Mówi się w matematyce o nieskończoności topologicznej, o nieskończoności metrycznej, rzutowej, sensie miary i tak dalej, i tak dalej. Jest tych nieskończoności bardzo wiele. To pojęcie racjonalności strasznie się wyolbrzymiło. Kiedyś przestrzeń Euklidesa była Bogiem. Dziś jest ona tylko punktem w nieskończonym polu racjonalności. Ale metafizyczne problemy z polem racjonalności są dokładnie te same dzisiaj, co były dla Greków. Z tymi samymi problemami borykał się Platon, Augustyn, Newton, Leibniz i wielu innych. Te same problemy, tylko skala ich dzisiaj wzrosła i czasem już ich nie bardzo ogarniamy. Żeby się z tymi problemami dzisiejszymi zmierzyć, nie wystarczy znajomość geometrii Euklidesa. Trzeba czegoś więcej. Trzeba dzisiaj znacznie większej wiedzy i znacznie większego wkładu pracy. Znacznie więcej dzisiaj potrzeba. No i potem są rezultaty tej naszej wzrostu racjonalności, wzrostu wiedzy i nakładu pracy. A jaka motywacja do tego wszystkiego, co stoi przed nami? Obol Euklidesa już nie wystarczy. Trzeba czegoś więcej. No, trzeba wielkich grantów Unii Europejskiej. To jest dobry motyw. A zatem jednak chyba niewiele różnimy się od uczniów Euklidesa. I za bezinteresowną sympatię do geometrii też Państwu dziękuję. Matematyków, jak matematycy potrzebują wyobraźni do tego, żeby zmagać się z tymi różnymi zagadnieniami. I ta wyobraźnia kierowała również teologów. Dzięki temu, że mogli oni zaczerpnąć pomysły matematyków, byli w stanie zgłębiać niektóre
zagadnienia teologiczne. Moje pytanie brzmi, kto właściwie potrzebuje większej wyobraźni do rozwiązywania swoich problemów? Czy to są teolodzy, czy matematycy? Dość trudne pytanie. Ja bym przewrotnie na to pytanie odpowiedział, że matematycy potrzebują wyobraźni bardzo dużo, żeby swoje prace prowadzić, a teologowie muszą powstrzymywać swoją wyobraźnię, żeby być odpowiedzialnymi teologami. I w tym powstrzymywaniu wyobraźni teologów bardzo pomaga im kontakt z nauką. Bo jak się nie ma kontaktu z rzeczywistością, to wyobraźnia może prowadzić w bardzo ryzykowne obszary. Ale jednym i drugim na pewno wyobraźnia bardzo jest potrzebna. Co jest ciekawe, że wyobraźnia także ulega ewolucji. Nie trzeba aż sięgać do starożytności, chociaż też na pewno by można to ładnie zilustrować, ale jak powstała teoria względności, rok 1900, mniej więcej 10, jak ona już zaczęła być trochę znana, szczególna teoria względności, Minkowski wprowadził pojęcie czasoprzestrzeni i wtedy były wielkie kłopoty ze zrozumieniem pojęcia czasoprzestrzeni, czterowymiarowej przestrzeni, jeden jest wymiar. A dzisiaj tych kłopotów student na trzecim roku, gdzieś, który się uczy teorii względności szczególnej, czy jeszcze wcześniej, nie ma z tym specjalnie problemów. Jakoś weszło to do obiegu kulturalnego i wyobraźnia nadąża. Więc takich przykładów jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Takim narzędziem, którym wyobraźnia się często posługuje, są metafory. I metafory są wykorzystywane przez teologów w sposób oczywisty, ponieważ wydaje się, że innego sposobu mówienia o transcendencji niż metaforycznie nie ma. Chciałbym zapytać, czy metafory zaczerpnięte z matematyki, tak jak metafora przestrzeni jako jakiegoś organu Bożej Wszechobecności, mogą być pożyteczne w rozważaniach teologicznych i czy są bardziej wartościowe niż takie metafory z życia codziennego, których możemy usłyszeć właściwie na co dzień? Metafory w matematyce są potrzebne na dwóch etapach. Gdy się szuka czegoś, to wtedy metafora, rozumowanie przez analogię, właśnie posługiwanie się wyobraźnią może być pomocą. A potem, gdy się popularyzuje już osiągnięte wyniki, to metafora odgrywa dużą rolę. No, w dzisiejszym wykładzie to pewnie co krok się posługiwałem rozmaitymi metaforami. Natomiast w samej pracy matematycznej właśnie polega ona na tym, żeby odcedzić, wyrzucić wszelkie metafory. Ja uważam, że praca matematyczna polega na tym, że nasz umysł jest tak zrobiony, taką ma konstrukcję, że rozumowanie ścisłe jest uwikłane w różne procesy, pewnie jedno i drugie jest na bazie neuronalnej, ale procesy emocjonalne, że emocje w naszych rozumowaniach odgrywają ogromną rolę. Na przykład w odbiorze poezji, czy wyobrażam sobie w pisaniu poezji, to emocje odgrywają istotną rolę. Rozumowanie jest w tle. Jak nie ma w ogóle rozumowania, to chyba to nie jest dobra poezja, ale dominuje emocja, rozmaite emocje. I to daje bogactwo przeżyć człowieka. Natomiast na czym polega siła matematyki? Właśnie na tym, co zrobił Euklides, że założenia, te pięć wypisanych takich naiwnych założeń, a można jeszcze bardziej je sprymityzować, tłumacząc na symbole, które nie przekładają się na żadne wyobrażenia. I potem z tych symboli, z tych postulatów formalnie zapisanych, też przy pomocy formalnych reguł dedukuje się wnioski i tam jest odcedzone to wszystko kompletnie od emocji. I na tym polega ścisłość i siła matematyki. I
praca matematyka często polega na tym, żeby zmusić swoje emocje, żeby ustąpiły. Dlatego wielu ludzi mówi, że nie ma zdolności matematycznych, bo tego nie potrafi zrobić, albo im się nie chce. Nie wiem do końca, co dzieje się z pytaniami od Państwa, czy one są poddawane cenzurze, ale tutaj widzę, że już do mnie próbują dotrzeć, ale pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie, zanim te pytania od Państwa dotrą. Ksiądz profesor, wielokrotnie, przynajmniej kilkakrotnie, nie liczyłem dokładnie, używał czasownika odkryć, że coś zostało odkryte, w kontekście mówienia o nowych teoriach matematycznych. To jest znaczący czasownik, bo mówiąc o teoriach matematycznych, można nie mówić o ich odkryciu, ale można mówić o ich konstrukcji. Chciałbym, żeby ksiądz profesor wyjaśnił, dlaczego ksiądz profesor używa akurat tego czasownika odkryć, a nie konstruować w kontekście teorii matematycznych. Na ogół matematycy się kłócą o to, czy matematyczne struktury, czy obiekty się odkrywa, czy tworzy, a nie konstruuje. Bo konstrukcja w matematyce znaczy troszkę co innego. To jest opozycja nie do odkrywania, odkrywanie i konstruowanie, tylko konstrukcja jest opozycją do czegoś, co się nie da skonstruować, a w matematyce wiadomo, że istnieje. Konstrukcja odgrywa w matematyce bardzo ważną rolę i mianowicie na przykład w geometrii greckiej bardzo ważną rolę odgrywały wykresy. Dla Greków dowód bardzo często sprowadzał się do manipulowania wykresem. W nowoczesnej geometrii wykres jest raczej pomocą dydaktyczną, a ciężar dowodu przechodzi właśnie na to wynikanie takie wyabstrahowane z emocji. Ale niemniej jednak pewne konstrukcje, niekoniecznie rysunkowe, ale to mogą być abstrakcyjne, ale konstrukcje odgrywają w matematyce ogromną rolę. Jeżeli coś się w matematyce da skonstruować, jest dowód konstrukcyjny, to jest to na pewno wielki plus. Ale są też takie twory matematyczne, których nie potrafimy skonstruować, choćby znany pewnik, aksjomat wyboru. Wiadomo, że coś takiego jak wybór istnieje z różnych możliwości, a w ściśle określonym sensie, natomiast skonstruować takiego zbioru nie potrafimy w ogólnym przypadku. Ale to są takie tajniki matematyki. Ale one mają głębszy sens filozoficzny. No, w matematyce, czego się nie dotkniemy, to ma głębszy sens filozoficzny i właśnie to starałem się Państwu dzisiaj pokazać. Wobec tego zadam to pytanie inaczej, ale nie pozwolę... Ja się trochę bronię przed trudnymi pytaniami. Księże profesorze, proszę mi uwierzyć, te, które dostałem tutaj, są o wiele trudniejsze. Więc może wróćmy jednak do tego pytania o to, no dobrze, mamy te teorie matematyczne, które składają się z różnych obiektów matematycznych. Co możemy powiedzieć o sposobie istnienia tych obiektów matematycznych? Mówimy o trójkątach, co to znaczy? Ja tu mogę zamieszać, żeby nie ułatwić zadawania tego pytania. Obiektów czy struktur, bo to niekoniecznie jest to samo. Dobra, to ja może po prostu skupię się na tych pytaniach. Żeby być bardziej konkretnym, czy trójka to jest obiekt, taki sobie istniejący, czy też to jest struktura, na przykład miejsce na osi liczbowej tylko i bez osi liczbowej nie ma sensu. Ja się bardzo chętnie dowiem. Właśnie, więc to jest wielki problem też filozoficzny, czy istnieją pojedyncze obiekty, czy też struktury. No i to jeszcze ma cały szereg rozmaitych możliwych podrozróżnień. Ale to jest niezmiernie ciekawe, bo jeżeli matematyka, niektórzy powiadają, jest ontologią dla naszego świata, nasz świat jest matematyczny, to te wszystkie pytania, czy co jest pierwotniejsze, struktura czy obiekt, mają też takie przekład na świat. Dobrze, to myślę, że możemy zwrócić się do tych trudnych pytań. Tak, do tych trudnych pytań. Pierwsze, ono może być najtrudniejsze właściwie.
Kim jest Bóg? Co mówi Gdzieksiam na ten temat? Tak brzmi pytanie zadane przez kogoś z Państwa. To pytanie jest nietrudne, bo na nie nie ma odpowiedzi. Ja zawsze sobie wyobrażam tak, że wyobraźmy sobie jakiegoś bardzo wyrafinowanego teologa, świętego Tomasza z Akwinu na przykład. No i wyobraźmy sobie jakiegoś pobożnego kmiotka, który się modli pod figurą na rozstajnych drogach. Ma on też jakąś swoją teologię. Która z tych dwóch teologii jest bliższa rzeczywistości Bożej? Pan Bóg jest nieskończony, a odległość do nieskończoności jednej i drugiej jest tak samo nieskończona. Czyli różnica między nimi jest zaniedbywalna. Boję się, że dzieci mogłyby do końca nie zrozumieć tej odpowiedzi. Proszę? Boję się, że dzieci mogłyby nie do końca zrozumieć tego typu odpowiedź. Więc pozostaje... To jest odpowiedź nie do dzieci, tylko do ich wychowawców. Ale oni muszą jednak coś odpowiedzieć na takie pytanie, gdy dziecko zapyta, kim jest ten Pan Bóg. Ja myślę, że tutaj też jest, ale tu już chodzimy w dydaktykę. W metodologii nauk jest cały duży rozdział na temat definicji, co to są definicje. I jest jeden rodzaj definicji, który mi się bardzo podoba. Metodologowie to nazywają definicje ostensywne, przez wskazanie. Flaszka to jest to. I najlepiej Pana Boga wskazywać ostensywnie, tylko że tym, co się pokazuje, jest przykład rodziców. I tak de facto to się dzieje. Przez również różne metafory teologiczne, wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Dobrze, to przejdźmy do innego pytania. Myślę, że też trudne. Do jakiej geometrii trafimy po śmierci? Nie jest trudne pytanie. Jest rosyjskie powiedzenie pażywiom uwidim, a tutaj nie pażywiom, tylko umrzemy, to zobaczymy. No, to jest właściwie temat, który bardzo się ściśle wiąże z dzisiejszym wykładem. Mianowicie to jest problem stosunku przestrzeni do Boga i czasu do Boga. To problem, który właśnie sięga starożytności. I my myślimy właśnie po newtonowsku. Ja przypuszczam, że podstaw tego pytania jest wyobrażenie czasu i przestrzeni newtonowskie. Przestrzeń to jest taki nieskończony pojemnik i rzeczywiście jak Pan Bóg jest wszechobecny, to do nieskończoności się jakoś to rozciąga, a wieczność to jest czas, który nigdy się nie zaczął, nigdy się nie skończy i Pan Bóg istnieje w takim czasie. Natomiast wszystko, co było przed Newtonem w teologii i teologowie także i dzisiaj w znacznej mierze, bo oczywiście zdania są różne podzielone, twierdzą, że wieczność to nie jest istnienie w nieskończonym czasie, tylko istnienie poza czasem. Wieczność to nie jest istnienie w przestrzeni, tylko poza przestrzenią. Przestrzeń jest ściśle związana z światem materialnym i czas zresztą też. Takie twierdzenie, że wieczność i wszechobecność Boża to jest coś pozaczasowego i pozaprzestrzennego, kiedyś było bardzo atakowane przez nieteologów, że to jest bez sensu. Natomiast dzisiaj w fizyce znamy obszary takie, w których podejrzewamy, że czas nie płynie. I takie obszary, gdzie przestrzeń w dzisiejszym tego słowa znaczeniu się załamuje. No na przykład, jeżeli mamy, każda cząstka ma antycząstkę, elektron ma antyelektron, proton, antyproton i można tak uważać w fizyce, że antyproton to jest proton, który żyje w czasie odwróconym, który płynie w przeciwną stronę, więc z czasem się mogą różne rzeczy
dziwne dziać. Sądzimy, że na poziomie poniżej tak zwanego plankowskiego 10 do minus 93 to jest gęstość Planka, a poniżej tej, jakby było jeszcze gęstsze, to tam wtedy przestrzeń i czas się w ogóle załamują. Więc na to pytanie jest odpowiedź taka, że prawdopodobnie po śmierci będziemy w jakimś zupełnie innym sposobie bytowania i dlatego nasze wyobrażenia tutaj się całkowicie załamują. Ale najmądrzejsza odpowiedź na to, to jest Parzywiomi. Tak jest. Myślę, że możemy przejść do trochę technicznego pytania. Jak wygląda geometria w kontekście bozonu Higgsa? Czy właśnie to odkrycie mówi coś o kształcie geometrii? O jakim odkryciu? O bozonu Higgsa. Czy bozon Higgsa mówi coś o kształcie geometrii Wszechświata? Bezpośrednio nie. To bozon Higgsa jest cząstką, którą opisuje którą opisują kwantowa teoria pola. Kwantowa teoria pola zakłada normalną przestrzeń i normalny czas, także bozon Higgsa bezpośrednio nie mówi nic na ten temat. Kolejne pytanie, jak odnieść naszą dzisiejszą wiedzę do tej, która została zawarta w Biblii? I to pytanie zadane zostało w kontekście zwłaszcza teorii o stworzeniu świata, czy idei, metaforze stworzenia świata zawartej w Biblii. Czy nasza współczesna wiedza pozwala nam odpowiedzieć, czy wyobrazić sobie inaczej, jak to zostało przedstawione w Biblii? No to jest na pewno temat na oddzielne posiedzenie. Na oddzielną konferencję. Tutaj także bez Greków się nie obejdzie. Pojęcie pochodzenia świata u Greków znajdowało oczywiście silny oddźwięk i mieli na ten temat rozmaite koncepcje. Najważniejsze koncepcje były właściwie dwie. Jedna była reprezentowana przez Arystotelesa, że według niego świat jest wieczny, zawsze był taki, jak jest obecnie. No, pewną odmianą byli atomiści, którzy twierdzili, że powstał ze zderzenia atomów, ale skąd się wzięły atomy, to też nie było wyjaśnione. Natomiast Platon uważał, że istniała bezkształtna materia odwieczna, a Bóg wprowadził do niej porządek, demiurg, wprowadził do niej porządek i w ten sposób się zaczął świat, więc został wyprowadzony z chaosu. Natomiast idea stworzenia świata z niczego to jest idea biblijna, która w Starym Testamencie jest zarysowana. Teologowie się sprzeczają, czy dokładnie ona już jest w Starym Testamencie zawarta, czy nie. No, oczywiście opis biblijny siedmiu pierwszych dni stworzenia należy rozumieć niewątpliwie metaforycznie. Natomiast teologia stworzenia jako creatio ex nihilo, stworzenie z nicości, została opracowana dość późno i dopiero przez myślicieli chrześcijańskich. To był początek ewentualnie drugiego wieku, gdzie ta doktryna się zaczęła krystalizować, ale w Biblii ona na pewno jest zawarta, tylko nie jeszcze w postaci takiej wyraźnej teorii teologicznej. No i potem historia pojęcia stworzenia jest też bardzo ciekawa i ma bardzo wiele zazębień z historią nauk przyrodniczych. No, na przykład niewątpliwie, co jest jeszcze ważne w tej historii, w okresie ojców Kościoła idea stworzenia została bardzo dokładnie opracowana i nie zawiera ona w sobie idei początku, co jest dla nas dosyć często zaskoczeniem. Mianowicie ojcowie Kościoła rozważali, przynajmniej niektórzy, wszechświat, który mógłby być, nie mieć początku, tak jak świat grecki, Arystotelesa na przykład, ale był stworzony przez Boga, że stworzenie to jest udzielanie istnienia nieustannie, podtrzymywanie w istnieniu, a nie musi być początek. Tę doktrynę sformalizował dokładniej święty Tomasz z Akwinu, że Pan Bóg
mógł stworzyć świat minus nieskończoności. To była jego teza. Natomiast to, że Pan Bóg świat stworzył skończoną ilość czasu temu, to znowuż pochodzi od Newtona. Bo Newton uważał, że Pan Bóg stworzył świat w czasie absolutnym, w pewnej chwili czasu absolutnego. Przed tą chwilą nie było nic, a świat Pan Bóg stworzył w pewnej chwili czasu absolutnego i w pewnym miejscu absolutnej przestrzeni. Także widzimy, że tutaj refleksja teologiczna jest bardzo bogata i, no i szkoda, że ona nie jest w obiegu publicznym. Teologowie o tym się uczą w seminariach i na uniwersytetach, ale właśnie, ja wiem, chyba autorytet Newtona tak na nas ciąży, że myślimy wszystko po newtonowsku. To jest próbka takiego wykładu, który można by zrobić na temat idei stworzenia. Ale myślę, że warto zapamiętać tę odpowiedź, zwłaszcza tym z Państwa, którzy będą chcieli wziąć udział w wykładzie Bóg i kosmologia na platformie Copernicus College. Ja wiem, bo sam dzisiaj rozwiązywałem egzamin na tej platformie i było dokładnie to pytanie. Na szczęście wiedziałem, znałem odpowiedź na nie. Dobrze, wróćmy do kolejnych pytań. Ktoś z Państwa zapytał, czy matematyka jest językiem Boga? Czy zgodziłby się ksiądz profesor z takim stwierdzeniem? Czy to za dużo powiedziane, a może za mało? To jest na pewno metaforycznie trafne powiedzenie, że to jest język Pana Boga. Mówimy też, że matematyka jest językiem przyrody, ale trzeba pamiętać... Czy to to samo? Proszę? Czy to to samo? Język Pana Boga, język przyrody. Utrudnijmy może to pytanie. Jeśli Pan Bóg stworzył świat, jeśli Pan Bóg miał do zadania, jak mówił Plutarch, miał do rozwiązania zadanie geometryczne i rozwiązał je w ten sposób, że świat stworzył, no to można sobie wyobrazić, że to zadanie sformułował w swoim języku. A zatem przynajmniej w tej części języka, która jakoś nam jest Bożej, która jest nam dostępna. Myślę, że taką metaforę można zaakceptować. Natomiast jeśli się byśmy starali myśleć o Panu Bogu bez metafor, co się pewnie nie da, no to wtedy trudno Panu Bogu przypisać jakiś język. A czy mógłby istnieć świat, który nie mógłby zostać opisany językiem matematyki? Czy taki wszechświat nie mógłby istnieć? No więc to jest ciekawy problem. Czy w ogóle może istnieć coś, co jest niematematyczne? Pierwsza, co się nasuwa, no to jest ludzka głupota. Ale być może bo w matematyce jest tak, że jak mamy jedną przesłankę, drugą przesłankę i z tego wynika jakiś wniosek, to on musi wynikać. Jak przy tych regułach wnioskowania. A jak jest człowiek głupi, to mu nie wynika. Ja zawsze opowiadam, że miałem małego siostrzeńca, który już jest teraz duży. I jak coś myślał głupio, to ja mu starałem się naprowadzić na niego. No, a był mądry i potrafił, znaczy myślał głupio, ale był mądry, jak chciał. Potrafił wyciągać wnioski i ja mu dawałem przesłanki i chciałem, żeby on wyciągnął wniosek. A on bestia wiedział, że ten wniosek trzeba wyciągnąć, ale nie chciał, bo ten wniosek był sprzeczny z jego interesami. I mówił, wtedy zawsze miał na to odpowiedź, no i co z tego? I ja na to już nie miałem odpowiedzi. To było niematematyczne. Natomiast czy może istnieć jakiś przedmiot, który jest niematematyczny? Przypuszczam, że nie. Bo nie może istnieć coś na zasadzie, no i co z tego? Może skupmy się na chwilę przy obecnej działalności naukowej księdza profesora, bo ja skądinąd wiem, że ksiądz profesor każdego ciekawe dnia skąd? Jeszcze, no, z rozmowy przy innych okazjach. Wiem, że ksiądz profesor dużo czasu poświęca ciągle na liczenie, na tworzenie, na pracę po prostu badawczą, naukową. Konstruując swoje modele kosmologiczne właśnie w obrębie jednej z tych geometrii, która została wymieniona podczas wykładu, czyli geometrii nieprzemiennej. Jak księże profesorze posuwają się badania i na jakim etapie jest ten model księdza profesora, który już przecież od wielu lat jest udoskonalany? Ja troszkę samokrytykę powiem, mianowicie
rzeczywiście poświęcam dosyć sporo czasu matematyce i staram się to dalej robić, ale coraz częściej traktuję matematykę jako ćwiczenie, żeby mi nie zamarły szare komórki, a nie żeby osiągać już coś nowego. Pora, żeby przejęli młodsi. No właśnie, ale młodsi też przejmują. I to robią bardzo dobrze. I jak im wychodzi? No niech sami kiedyś powiedzą referaty. Znaczy, no i rzeczywiście ja mam dość duże szczęście do dobrych współpracowników w różnych zresztą dziedzinach, także wśród matematyków. I no, są bardzo dobrzy. I pracują taką dziedziną, która jest bardzo obiecująca. To jest nie tylko kosmologia i takie modne teorie, ale w ogóle coś, co się nazywa fizyką matematyczną. Sama matematyka to właśnie jest taki język Boga, abstrakcyjny, pozornie do niczego nieprzydatny, tylko może być przydatny. Natomiast fizyka matematyczna to jest język świata, to jest ta część języka Boga, która się w świecie sprawdza. I to jest bardzo obiecujące, znaczy od dawna eksploatowane, ale właśnie moi uczniowie czy współpracownicy, bo wolę ich tak nazywać, to oni właśnie w tej dziedzinie są bardzo dobrzy. No dobrze, chociaż wolałbym trochę jednak podrążyć to pytanie, bo teraz jesteśmy w kontekście Nobli, a nie chcę zapytać wprost, czy są widoki na to, żeby któryś z uczniów czy współpracowników zdobył kiedyś Nagrodę Nobla? Może medal Fieldsa prędzej, bo w matematyce nie ma modelu Nagrody Nobla, tylko model Fieldsa, ale model Fieldsa trzeba się śpieszyć, bo bodaj tylko do 40 roku życia jest przyznawany, potem już nie. No ale są też na tyle młodzi. Ja myślę, że nie jest dobrą taktyką pracować dla Nobla. Nie, ale chodziło mi raczej o to, czy model jest trafny, czy te prace, bo wiemy również z wykładów księdza profesora, że tych dróg do opisywania rzeczywistości jest mnóstwo. I czy zgodziłby się ksiądz profesor, że ta, którą ksiądz profesor obrał i zaszczepił swoim uczniom, czym ona się różni od tych innych? I czy ona pozwoli na osiągnięcie czegoś więcej? No ja tutaj jednak byłbym troszkę z konieczności pokorny. Nie różni się od innych, a to jest właśnie brak pokory, bo te inne prace są nieraz bardzo dobre. Nie różni się od innych tym, że no, próbuje się rozmaitych dróg do zagadnień, które są niezmiernie trudne, które być może wymagają nowej matematyki, podobnie jak kosmologia wymagała nowej geometrii. Może stajemy przed dzisiejszym takim zadaniem i my szukamy nieraz tych nowych metod matematycznych i próbujemy, czy dadzą one wyniki, czy nie. Ale jeszcze mówiąc o Noblu, to Nobla się zawsze przyznaje za jakieś prace, które mają przełożenie na doświadczenie. Prace z dziedziny podstaw fizyki, takie, gdzie się łączy, pracuje nad kosmologią kwantową, gdzie się teoria kwantów łączy z mechaniką kwantową, z teorią grawitacji, one nie mają szans na potwierdzenie empiryczne, bezpośrednie, najbliższe i nawet w dalszej przyszłości, bo wymagają takich energii, które są niewyobrażalne dla nas dzisiaj. I dlatego myślę, że w tej dziedzinie nieprędko będzie Nobel przyznany. Ale co w związku z tym dalej, z tym badaniem najwcześniejszych chwil wszechświata, bo do tego się to przecież sprowadza. Czy jesteśmy skazani tutaj na, mówię my oczywiście w kontekście ludzkości, czy ludzkość jest skazana na to, by te poszukiwania były prowadzone na ślepo w tej dziedzinie? One nie są prowadzone na ślepo bynajmniej, tylko że kryteria, które się stosuje, to są kryteria, których się nie da bezpośrednio przełożyć na doświadczenie, tak jak się daje przełożyć na doświadczenie, powiedzmy, w dziedzinach innych fizyki. Fizyki na przykład, ja wiem, nadprzewodników czy coś takiego. Ale nie są prowadzone na ślepo. One wynikają przede wszystkim z historii. Znamy ciąg teorii poprzednich i patrzymy się, jak poprzednie teorie przechodziły jedna w drugą i staramy się odgadnąć następny
następne ogniwo. To następne ogniwo nie będzie byle jakie. Wiemy, że ono musi być takie, żeby w granicy dawać to, co już znamy. I to jest tak zwane przejście graniczne. I to bardzo zawęża możliwości, ale i tak to, co zostaje, ma bardzo szeroki wachlarz. No właśnie, wobec tego, jeżeli nie mamy, czy nie będziemy mieć możliwości potwierdzenia czy zweryfikowania eksperymentalnego tych kolejnych teorii fizycznych, co w związku z tym z nauką? Czy to jeszcze jest nauka, czy fizyka wykracza już poza taki model wiedzy, doskonałej wiedzy naukowej? Jak ja się zacząłem zajmować kosmologią, to były lata 60. I wtedy uczyłem się teorii względności z podręcznika profesora Trautmana. To był taki jeszcze, takim pisany, nie było wtedy jeszcze drukarek i techniki komputerowej, tylko powiedzmy drukowano wyniki obrad na takich lepszych pobielaczach. I ten podręcznik właśnie tak był drukowany, bo profesor Trautmann miał szereg wykładów na takiej właśnie szkole letniej. I tam był rozdział o kosmologii. I zapamiętałem sobie zwrot w tym rozdziale. Profesor Trautmann pisze, że zajmuje się kosmologią nie dlatego, żebym sądził, że to się da sprawdzić empirycznie, tylko dlatego, że jest matematycznie niezmiernie piękna. Ale dzisiaj, po tych kilkudziesięciu latach, to, co tam profesor Trautmann pisał, że się nie da sprawdzić, to jest doskonale sprawdzone. Satelita Plancka, którego widzieliśmy na obrazku, satelita Planck, dostarczył dane, które sprawdziły masę teorii kosmologicznych aż ułamki sekundy do Wielkiego Wybuchu. To jest ogromny postęp w ciągu kilkudziesięciu lat, tyle miliardów lat wszechświata, historii stało się dla nas dostępne empirycznie. I dlatego też nigdy nie możemy powiedzieć, że za 100 lat nie będziemy czegoś w stanie zrobić. Czyli podsumowując, przyszłość wygląda jasno. To jest znane powiedzenie, że w nauce nigdy nie należy mówić nigdy. Dziękuję. Ale niestety podczas wykładów czasami należy mówić koniec i myślę, że ten moment właśnie nadszedł. Ale to znaczy, że również jest to czas, by podziękować tym profesorowi za tak świetny wykład. A ja bardzo chcę podziękować Łukaszowi za to, że z takim umiejętnym podejściem starał się ze mnie wydusić odpowiedzi na trudne pytania. A Państwu dziękuję za nadspodziewaną obecność i niezmiernie sympatyczną uwagę i cierpliwość bezinteresowną. Nie trzeba było obola. Dziękuję. Dziękuję.